Są pieniądze na obwodnicę Kętrzyna. Inwestycja będzie kosztowała ponad 330 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodzi z funduszy europejskich. Przetarg został już ogłoszony. Chcielibyśmy na początku maja tego roku podpisać już umowę z wykonawcą. Umowa będzie przewidywała 3 lata robót. Chcielibyśmy w maju w 2027 roku zakończyć inwestycję i oddać ją w ręce mieszkańców. Zdaniem zastępcy burmistrza Kętrzyna obwodnica jest bardzo potrzebna. Zwiększy bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a także przyczyni się do ekonomicznego rozwoju miasta. Obwodnica miasta przede wszystkim usunie ruch tranzytowy, tirowy z naszego miasta. Te tiry, które przejeżdżają przez Kętrzyn tylko po to, aby po prostu dostać się do miejsca docelowego, zostaną usunięte na obwodnicę. To pozwoli nam tak naprawdę zrewidować całą funkcjonalność naszego miasta, jeżeli chodzi o centrum miasta. Otwiera przynajmniej zupełnie nowe możliwości inwestycyjne i urbanistyczne. Poza tym oczywiście sama obwodnica, czyli 330 milionów inwestycja, to jest potężna szansa dla naszych lokalnych firm, które na pewno będą wykorzystane jako podwykonawcy do tej inwestycji. Obwodnica będzie krzyżowała się z drogami wojewódzkimi prowadzącymi do Kętrzyna. Inwestycja ma być oddana do użytku za 3 lata.